Jeszcze lepiej radzili sobie Portugalczycy w kolejnym meczu wyjazdowym w Bratysławie ze Słowacją. Proszę popatrzeć, jak efektownego gola zdobył w 17 minucie Pinto Vieira. Kolejna sytuacja, błąd bramkarza i ta piłka wturlała się do bramki. Znów gola zdobył Pinto Vieira. To była 30 minuta spotkania i losy meczu były już w zasadzie rozstrzygnięte. Ale goście do końca grali o podwyższenie rezultatu i w 70 minucie Abel Xavier, piłkarz Evertonu, strzelił trzeciego gola. Słowacja przegrała z Portugalią.